Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej i Mazowieckiego Instytutu Kultury, Opera Bardzo Młodej Kultury, Kulturalnych Edukatorów. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję właśnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dziś będę moderowała nasze spotkanie. Współpraca międzyśrodowiskowa, czyli artysta w szkole, to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącymi będą pani Olga Gronowska. Pszczoła oraz pani Małgorzata Mikberg. Już za chwilę przekażę panią głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzących lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi znać, ja postaram się pomóc. I nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania i przekazuję głos prowadzącym. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu własnym i Małgorzaty Mikberg, która będzie prowadziła drugą część tego seminarium. My pomyślałyśmy sobie, że dobrze byłoby, żeby Państwo w ramach tego webinarium, które nosi tytuł Współpraca Międzyśrodowiskowa, poznali tak naprawdę dwie perspektywy. Pierwsza to perspektywa pedagoga, nauczyciela opiekującego się grupą uczestników. Druga to perspektywa artysty, który będzie opowiadał Państwu o działaniach artystycznych w szkole. I żeby już nie przedłużać, bo tak naprawdę mamy godzinę, a to wcale nie zdaje się dużo, mam nadzieję, że Państwo mają przed sobą już kubek popołudniowej kawy i że będzie to miłe spotkanie i okazja do rozmów i być może do zadawania pytań. Mamy taki pomysł i taką prośbę skierowaną do Państwa, aby ewentualne kwestie do omówienia, pytania pojawiły się po zakończeniu całości. Czyli będzie okazja o tym, żeby do tego, aby usłyszeć i porozmawiać tak naprawdę o tych dwóch perspektywach, a pytania prosimy zadawać w części ostatniej. Myślę, że będzie na to jeszcze czas. Proszę Państwa, Sztuka Zaangażowania, Rezydencje Artystyczne w Szkołach to jest program Centrum Edukacji Obywatelskiej, który miał w przeszłości kilka odsłon. Te odsłony miały charakter ogólnopolski. Prowadzący program docierali do szkół rozsianych tak naprawdę na terenie całego kraju, w małych i bardzo małych miejscowościach. Program opiera się na takim pomyśle spotkania grupy uczestników i osoby nauczycieli rezydentem. Rezydencja artystyczna w szkole według harmonogramu trwa kilka dni. Natomiast głównym celem programu jest generowanie i doprowadzenie do zmiany społecznej w najbliższym środowisku. I ta zmiana ma się dokonać przy użyciu języka sztuki współczesnej. I do tej pory ogólnopolskie rezydencje artystyczne toczyły się swoim biegiem. Mogą Państwo o tym, o właśnie Państwo widzą w ekranie Małgosię, myślę, że za chwilę będzie okazja do poznania się. Ale wracając do tematu, te rezydencje toczyły się swoim biegiem. Mogą Państwo o tym przeczytać na stronach CEO i na kanale YouTube. Zamieszczone są bardzo takie krótkie, ale treściwe filmy pokazujące działania artystyczne w szkołach. Natomiast my będziemy Państwu dzisiaj mówić o takiej odsłonie tego programu, która zaistniała w tym roku szkolnym, czyli 2017-2018 w Warszawie. Szkoły docelowe to szkoły istniejące przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, czyli szkołach, które funkcjonują na potrzeby dzieci i młodzieży
które nie znalazły z jakichś powodów swojego miejsca w tak zwanych szkołach rejonowych, nie zafunkcjonowały poprawnie i w tych ośrodkach umieszczone są bądź z woli rodziców, bądź na podstawie postanowienia sądowego. Uczestnicy warszawskiej edycji projektu to dwa MOS-y i dwa MOW-y. Jest to MOS numer 6, gdzie opiekowała się grupą pani Renata Kęsik, a rezydowała Kamila Wolsztak. MOS numer 8, który będzie prezentowała Małgosia, natomiast nauczycielką opiekującą się grupę była pani Justyna Bojarska. I ośrodek wychowawczy numer 2 dla dziewcząt przy ulicy Strażackiej z Agnieszką Moll i artystą rezydentem Markiem Kowalskim oraz moja placówka. My współpracowaliśmy z Krzysztofem Żbirlisem. Chciałam Państwu opowiedzieć trochę o początkach współpracy, bo mam wrażenie, że jest ona tutaj kluczowym etapem. Ja sobie umieściłam taką grafikę, która no chyba oddaje klucz całego problemu. Wydaje mi się, że tak naprawdę potencjałem do wykorzystania jest siła tych trzech podmiotów i chyba warto zadbać o to, żeby ta energia z początku projektu była pielęgnowana i wykorzystywana na kolejnych etapach programu. Chciałam tutaj wspomnieć o rzeczach, które wydają mi się istotne z perspektywy nauczyciela. I nazwałam je sobie na swój użytek przedmiotami do zapamiętania, czy rzeczami do zapamiętania i tymi, o których tak naprawdę świadomie warto zapomnieć. Warto chyba pamiętać o tym, że zapraszając artystę do szkoły, zapraszamy osobę, która nie jest związana zupełnie ze środowiskiem szkolnym, tym samym wnosi świeże, jakieś nowe patrzenie na samą szkołę, ale też dokonuje takiego świeżego oglądu sytuacji w środowisku lokalnym. Warto też pamiętać o tym, że no tutaj chyba specjalistą jednak od tego projektu jest artysta i to on zna się bardzo dobrze na materii projektu, tak? Czyli na tworzywie projektu. Ja osobiście korzystałam z takich podpowiedzi, wykorzystywaliśmy sobie tak naprawdę bardzo proste elementy, które później istniały na finale projektu, ja o tym będę mówiła, a które są do pozostania w najbliższej okolicy. I tak naprawdę myślę sobie, że do końca ani ja, ani uczestnicy projektu nie mieli tej świadomości, że może być to materia, która jest tworzywem sztuki. Warto chyba też zapomnieć o wszelkich formalnościach, z którymi na co dzień ma do czynienia nauczyciel, o tej formalnej stronie. To znaczy na moment odłożyć na bok wszelkie myślenie na temat założeń programowych, rozkładu materiału, ale też takiego sztywnego podziału na godzinę lekcyjną. Ja przy harmonogramie projektu będę mówiła, w jaki sposób sobie przyszliśmy do tego, do porządku, nad tym do porządku dzielnego i lekkim krokiem pokonaliśmy tę trudność. O czym, jaka jest rola w tym wszystkim nauczyciela? Tutaj na slajdzie Państwo widzą taką dwudzielność, to znaczy wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby rola nauczyciela polegała na takim pośrednictwie, podniesieniu do uczniów i artysty. Harmonogram samego programu zakłada nawiązanie kontaktu z artystą rezydentem dosyć szybko i tak naprawdę po ustaleniu składu grupy możemy na tej podstawie we współpracy z CEO dokonać pewnego wyboru. To znaczy tak naprawdę w tym programie jest chwila na zastanowienie się, z którym artystą chcielibyśmy, czy grupa chciałaby
bliżej współpracować. Po stronie tych, nazwijmy to, obowiązków nauczyciela w tym projekcie leży też, wydaje mi się, pomoc artyście czy artystce w wejściu w grupę i w życie szkoły. Warto chyba zadbać o to, żeby te kontakty z dyrekcją, na przykład placówki, były nawiązane bardzo szybko, żeby poinformować też środowisko szkolne o tym, że taki projekt jest prowadzony. To zawsze myślę, że wpływa też na bieg programu i na to, że artysta jest osobą mile widzianą i oczekiwaną w środowisku szkolnym. Natomiast po stronie uczniów chyba najbardziej z tych wymienionych kwestii na slajdzie wydaje mi się najistotniejsze takie pilotowanie przebiegu projektu i budowanie informacji zwrotnej dla artysty, jak młodzież odbiera projekt i podążanie za oczekiwaniami, ewentualne modyfikacje programu w odniesieniu do potrzeb, ale też i oczekiwań całej grupy. Oczywiście po stronie uczniów wspomaganie to zależy od grupy, tak naprawdę, w której, wydaje mi się, w którym obszarze to wspomaganie musi być najbardziej rozbudowane. No i w końcu po obu stronach obecność nauczyciela i współorganizacja finału przedsięwzięcia. Proszę Państwa, sztuka zaangażowania rezydencje artystyczne, to tak naprawdę jeżeli chodzi o metodę pracy z grupą, to jest projekt w 100%. Znaczy, wydaje mi się, że mamy trochę do czynienia z nadużywaniem tego pojęcia w odniesieniu do różnych przedsięwzięć szkolnych, więc chyba warto jest podkreślić, że tak naprawdę to jest od początku do końca taki modelowy projekt. To znaczy, na samym początku dokonujemy wyboru tematu, dokonujemy diagnozy problemu w tych wstępnych rozmowach z artystą, ale też i z grupą. Dobrze byłoby, żeby w tę problematykę środowiska lokalnego wprowadziła młodzież artystę, żeby to ona definiowała problem, być może czasem niewygodny dla środowiska lokalnego. Tutaj jest czas na wybór tematu. Później następuje określenie celów, zaplanowanie działań, ich realizacja i w końcu wielki finał, czyli przedstawienie rezultatów. Ja teraz chciałabym Państwu opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób możemy realizować projekt sztuka zaangażowania na przykładzie tego, co się wydarzyło w mojej placówce. Ale zanim do tego przystąpię, to chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie ten projekt, jak każdy projekt edukacyjny, rządzi się swoimi prawami i obwarowaniami w postaci dat. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, przystępując do realizacji projektu, byłam trochę przestraszona i trochę napięta, czy uda nam się do tych dat dostosować. Natomiast to naprawdę bardzo porządkuje myślenie i działania. Natomiast jeżeli przyjmiemy jakby za czynnik organizujący daty, to wszystko, co jest wewnątrz projektu, jest bardzo elastyczne. To znaczy jest bardzo duży margines takiej tolerancji co do organizacji spotkań z samym artystą i chyba warto jest tak naprawdę zastanowić się, w jaki sposób te spotkania mają być organizowane. Czy to mają być całodzienne rezydencje, czy to mają być kilkugodzinne warsztaty, a może tylko dwugodzinne warsztaty w zależności od potrzeb grupy i od tego, czym się aktualnie zajmujemy. I teraz tak, przechodzimy już na moje podwórko, czyli do projektu, który realizowaliśmy we współpracy z Krzysztofem Żwirwisem. Ja tutaj zamieściłam taką grafikę, która wydaje mi się bardzo sensowna w odniesieniu do tego, co się wydarza jakby w głowach mojej młodzieży, z którą pracuję. Otóż ja pracuję z chłopcami, którzy z Warszawą mają niewiele wspólnego tak naprawdę. Przyjeżdżają tutaj do szkoły, która nie jest szkołą ich wyboru, tak naprawdę na podstawie skierowania sądowego. I tę Warszawę widzą właśnie tak schematycznie, jak schematycznie pokazuje ta grafika, która przedstawia jakiś wieszak na ubranie.
Znaczy, oni znają podstawowe budowle, gdzieś tam się orientują w jakichś takich charakterystycznych miejscach, być może nawet nie przywiązują uwagi do nazw ulic, poza ulicą Dolną, na której się znajduje ośrodek. I trochę pomyśleliśmy sobie tak naprawdę z artystą rezydentem, że dobrze byłoby ten schemat uzupełnić o bardzo konkretne treści. Treści, które będą miały nie tylko charakter edukacyjny, ale będą miały też charakter taki budujący tożsamość. To znaczy, żeby doszło do pewnej identyfikacji z miejscem, identyfikacji in plus, a nie in minus, jaka następuje w momencie przyjścia do ośrodka wychowawczego. Wybraliśmy sobie przestrzenie miasta, przestrzeń dalszą. Szkoła mieści się na Mokotowie. Miejsce, w którym jest zrobione to zdjęcie, to jest ściśle centrum Warszawy. Chłopcy w tej chwili stoją w towarzystwie Krzysztofa Wielbica przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. I to był taki pomysł, żeby omówić architekturę. Ja nie będę wchodziła tutaj w jakby koncepcję artystyczną, bo nie mam na to czasu i myślę, że nie jestem osobą jakby do końca kompetentną w tej kwestii. Natomiast z takiego formalnego punktu widzenia była to metoda wycieczki. Wycieczki, która pokazywała koncepcję pomnika, koncepcję podwórka, czyli taką architekturę z różnych okresów. Ale też na przykład odwiedzili chłopcy galerię ASP, gdzie poznawali różnego rodzaju podstawowo artystyczne, współczesne. Gro tak naprawdę działań miało miejsce jednak w szkole i tutaj kolejna grafika, może bardzo, bardzo prosta, ale myślę, że oddająca chyba zasadę, która nami kierowała. Chodziło o to, żeby ten projekt nie był projektem takim statycznym, żeby jednak zaburzał trochę taką sferę komfortu, wyrywał nas trochę z codziennych przyzwyczajeń. Bardzo nam na tym chyba wszystkim jednak zależało. Nie tylko uczestników projektu, ale myślę, że i pracowników szkoły niezwiązanych bezpośrednio z projektem. Tutaj Państwo widzą salę gimnastyczną i pracę nad ruchem, która stała się podstawą stworzenia finału według scenariusza nazwanego Obrona. Teraz jakie elementy ma projekt stały, tak? To znaczy ta modelowa rezydencja, co zawiera? Przede wszystkim poznanie grupy, obejrzenie ośrodka, rozmowę z dyrekcją i tutaj bardzo doradzam, żeby w rolę przewodników weszli sami uczniowie. Obejrzenie najbliższej okolicy to było bardzo, nie tylko mam wrażenie dla uczestników, ale i też dla mnie pouczające doświadczenie, bo tak naprawdę okazało się, że znane elementy, jakieś przezroczyste, mają swoje dno i mogą zafunkcjonować zupełnie jako dobry materiał do tego, żeby zrobić ciekawe zdjęcia, czy wykorzystać je jako elementy finału, rodzaj rekwizyty. O działaniach artystycznych Państwu mówiłam na sali gimnastycznej, ale my skorzystaliśmy jeszcze z dobrodziejstw techniki i chłopcy zrobili bardzo, bardzo, myślę, ciekawą rzecz, to znaczy pracowali z tabletami i odbyły się warsztaty fotograficzne. Po tych warsztatach fotograficznych to też wyjątkowo cenna rzecz, to znaczy razem z artystą rezydentem oglądali, omawiali te rzeczy, wybierali zdjęcia, które później pojawiły się na finale, ale też przynieśli swoje zdjęcia zupełnie, te, które powstały przy okazji innego projektu i zastanawiali się jakby nad wartością artystyczną tego materiału. I w końcu ta jakby przeszukiwanie najbliższej okolicy w celu znalezienia dogodnego miejsca na finał. No i tak,
Publiczna prezentacja kończy cały projekt i teraz jakie ja widzę wartości, jakie widzę wymiary tego podsumowania? Ja sobie tutaj znalazłam cztery takie główne, to znaczy wymiar estetyczny, ten, który przynależy bezpośrednio do sztuki zaangażowania jako projektu artystycznego, wymiar społeczny, integrujący nie tylko grupę z artystą, ale też integrujący chyba na trochę innych zasadach niż jednostkolekcyjna nauczyciela z grupą. Taki towarzyski, bo na przykład my przy okazji tego finału mieliśmy wernisaż i to była taka okazja, żeby porozmawiać o tym, co widzimy, co zobaczyliśmy, wymienić uwagi. Ten społeczny, który w końcu prowokuje zmianę. Znaczy nam zależało na tym, żeby chłopcy zaakceptowali przestrzeń i żeby chyba sąsiedztwo ich zaakceptowało. To była taka główna przesłanka, która nam jednak towarzyszała. W odniesieniu do mojej grupy myślę, że ważny był też wymiar psychologiczny. To znaczy projekt pozwolił im poznać bliżej własne zainteresowania, rozpoznać te własne zainteresowania, porozmawiać z kimś, kto w dobrej, sympatycznej i przyjaznej atmosferze oceniał ich pracę, krytycznie, ale nie krytykacko. No i w końcu ten wymiar podstawowy, czyli wymiar edukacyjny, kiedy rozmawialiśmy sobie o historii sztuki, o jakichś elementach architektury. I tutaj mają Państwo zdjęcie właśnie z tej akcji przestrzeni najbliższej, integracja grupy, w końcu wernisaż, na którym pojawiła się dokumentacja zdjęciowa z projektu, zdjęcia wykonane podczas warsztatów i takie prace plastyczne, które miały reprezentować uczestników. To znaczy, to była taka zasada, którą sobie wypracowaliśmy, to każdy specjalnie na potrzeby tego projektu coś maluje, narysuje, były też rzeźby, nawet twarzy. No i w końcu, czy język sztuki współczesny to dobre narzędzie do rozmowy z młodzieżą o zagadnieniach społecznych i jaki w tym zakresie ma potencjał sztuka zaangażowania? Wydaje mi się, że tak naprawdę współczesność tego projektu jest tutaj kluczowa. To znaczy, że tak naprawdę wydaje się, że współczesność jest młodzieży najbardziej znana. A ponieważ jest, wydaje mi się znowu, że traktowana jakoś marginesowo przy okazji różnych przedmiotów, gdzieś pojawia się na końcu roku szkolnego, czasem na lekcjach języka polskiego, które nie wiem, są przeprowadzone w czerwcu, kiedy młodzież w ogóle myśli już o wakacjach. I tak naprawdę, nie wiem, akcja w przestrzeni miasta, happening, to są pojęcia puste. Dzięki sztuce zaangażowania one nabierają sensu i nabierają znaczenia. Poza tym tak naprawdę cały ten projekt sztuka zaangażowania wydaje mi się może stanowić bezpieczny bufor do mówienia o sprawach, które niepokoją młodzież w najbliższej okolicy, sprawach drażliwych, tematach, które odkładają się niewygodą i ten projekt może stanowić taki bezpieczny bufor. Sztuka, która tak naprawdę, no my korzystaliśmy z takiego wymiaru pozawerbalnego, mówi więcej niż nie jeden dialog, a dialog w ramach sztuki zaangażowania no, odbywa się naprawdę przy zachowaniu szacunku do osoby, z którą dialogujemy, no chyba to jest najważniejsze. I żeby dokonać małego podsumowania, myślę, że dla tych Państwa, którzy być może sięgną do tego projektu i bądź będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej niż ta moja wypowiedź, co oferuje sztuka zaangażowania? Wsparcie CEO na każdym etapie, harmonogram przy jednoczesnej elastyczności, projektowość. Naprawdę mają Państwo jakby 100% projektu w projekcie, aż w końcu interdyscyplinarność. To znaczy ten projekt zapowiadany jest jako działania artystyczno-społeczne, ale jakby model, który my przećwiczyliśmy, myślę, że łączy w sobie jeszcze też zagadnienia z historii sztuki, z kształcenia
postawy obywatelskiej. Także ja dziękuję serdecznie za tę część. Oddaję głos Małgosi i zachęcam do pytań na koniec sesji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać w paru słowach, możliwie komunikatywnie to, co chcę powiedzieć, bo myślę, że ważny był dla mnie ten projekt i był takim rzeczywiście przeżyciem modelowym. Wielokrotnie już miałam możliwość pracy i w szkołach, w zasadzie tak naprawdę od wielu lat jest to mój sposób na życie zawodowe, że łączę swoją twórczość z edukacją. No i rzeczywiście te wszystkie doświadczenia wieloletnie skupiły się w tym ostatnim projekcie, projekcie sztuki zaangażowania, kiedy to mogłam rezydować w radości i prowadzić pracę twórczą z najstarszymi klasami szkoły podstawowej. Mówię tutaj o swoich doświadczeniach, bo gdzieś bardzo też one się wpisują w to, co dzieje się w edukacji europejskiej, a nawet światowej. Myślę sobie, to w XX wieku Ludwiński powiedział, że sztuka jest takim klejem, który ma sklejać tak naprawdę wszystkie formy działalności człowieka. Myślę tu oczywiście o wszystkich relacjach społecznych, politycznych. W XXI wieku przychodzi jeszcze nowa taka jakość, bo mam takie poczucie, że w ideologii konektywnej to edukacja staje się takim bardzo mocnym elementem, w którym sztuka ma dużo do zrobienia, bo tutaj właśnie sztuka może łączyć wszystkie dyscypliny. W XXI wieku edukacja to już nie jest to, że my mamy nauczyć uczniów i włożyć wiedzę do głowy, ale tak naprawdę to już jest praca nad tym, żeby oni potrafili wyszukiwać wiadomości, a potem je wykorzystać i łączyć. Więc edukacja przez sztukę i twórczość jest najważniejszą chyba w tej chwili najważniejszym zadaniem i celem dla edukacji, dlatego my artyści, mam nadzieję, mamy dużo do robienia w tym temacie. No i właśnie czym też może być to twórcze doświadczenie, że tak naprawdę już nawet Konfucjusz mówił, że to doświadczenie prowadzi do prawdziwej nauki, która jest zapamiętana na zawsze, a jeśli jeszcze pogłębimy to przez emocjonalną siłę sztuki, to najlepiej ten proces edukacyjny nastąpi. No i teraz w jaki sposób ja pracowałam ze swoimi uczniami? Tak naprawdę była to praca na wszystkich zmysłach. Ja to napisałam na 7, a to są dane tak naprawdę z 2009 roku, kiedy Tomas mówi, że mamy 7 zmysłów. Wiemy już od 11, że mówi się o tak zwanych 9 zmysłach, ale jednak na bólu, na odczuciu bólu i temperatury niespecjalnie tutaj pracowaliśmy. No powiedzmy, temperatura jest dodatkowym elementem, który odczuwamy, ale jednak to nie był element naszej pracy. Natomiast i słuch, i wzrok, i dotyk, i ruch, i wyczucie swojego ciała, no i oczywiście równowaga, jak Państwo zobaczą, co się działo w finale, była nam tutaj bardzo, bardzo potrzebna. Nieoceniona jest współpraca z nauczycielem w całym tym projekcie, bo kiedy artysta wchodzi do grupy, to tak naprawdę nie zna uczniów, nie zna ich potrzeb, nie zna specyfiki w ogóle ośrodka. I tutaj ten przewodnik, nauczyciel jest bardzo, bardzo ważnym elementem, ale też ja zaufałam Justynie i w pełni, można powiedzieć, oddałam się w takich sprawach logistycznych, cokolwiek chciałam, jakikolwiek pomysł zrealizować, to rzeczywiście najpierw rozmawiałam o tym z Justyną i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Bo budowanie projektu edukacyjnego to budowanie wydarzeń pod potrzeby naszego podmiotu,
ale też odpowiadające jego świadomości, jego wrażliwości, ale też umiejętności. Nie mogłam wymagać więcej niż było mi dane. Bardzo jest ważna demokracja w działaniach, czyli jeśli ja proponuję a jakiekolwiek działania artystyczne, to biorę w nim udział i do tego zaprosiłam Justynę. To są zdjęcia z naszego ostatniego, finalnego działania, kiedy to Justyna siała rośliny, które dzisiaj prawdopodobnie już pięknie kwitną. Ja natomiast pokazałam świat i samych uczestników naszego działania, chodząc od każdego z lustrem. Do tego lustra jeszcze wrócę na zakończenie i w podsumowaniu tej mojej dzisiejszej wypowiedzi. Najważniejszy jest proces edukacyjny, a nie efekty. I mimo, że byłam zobligowana do tego, żeby pracować w kierunku efektu, finału, bo taka była umowa w Centrum Edukacji Artystycznej, to tak naprawdę dla mnie ważny był ten procesualny, całe to działanie. To znaczy, i to zdjęcie jest właśnie z pierwszego naszego spotkania, czyli spotkaliśmy się po to, żeby poznać siebie nawzajem. Ja przyjechałam po to, żeby poznać ich miejsce, gdzie teraz mieszkają, gdzie teraz się uczą. No i odbyło się to, nie powiem, z dużymi emocjami, bo rzeczywiście były to miejsca czasami takie, które oni mniej lub bardziej lubią, że na przykład jeśli chodzi o salę tenisową, sportową, uwielbiali ją bardzo i z zaangażowaniem o niej mówili, pokazywali mi swoje trofea sportowe. Natomiast kiedy poszliśmy do sali, gdzie odrabiają lekcje, to mimo, że była tam szafa ze słodyczami, to mniej z zaangażowaniem mi o tym opowiadali. Natomiast na przykład pokazali mi miejsce, gdzie bardzo lubią i to mnie zaskoczyło, to była biblioteka. W bibliotece mówili, że tu lubimy czytać książki, tu przenosimy się w inny świat. Zresztą to samo się zadziało w sali informatycznej, czyli że też gdzieś to poszukiwanie i wychodzenie z tego ośrodka gdzieś na zewnątrz, chociażby przez sposób internetowy, było dla nich ważne. O tym wszystkim nie opowiadali. Poznawaliśmy też ich talenty i zaraz powiem dlaczego, bo dla mnie było bardzo ważne, żeby poznać, jaki potencjał istnieje w każdym z nich i w jakim kierunku będę pracować. Bo ja wiem, dokąd dochodzę i co chcę otworzyć w swoich uczestnikach ze swojego projektu, ale tak naprawdę nigdy, ale to nigdy nie wiem, jaką drogą poprowadzą mnie oni sami. Czyli wyczuwam sytuację, poznaję, biorę wszystkie elementy, które daje mi otoczenie i sami uczniowie, po to, żeby na koniec wykorzystać to w swoich działaniach. No właśnie, to ważne było, że my się spotykaliśmy tak naprawdę od października aż do marca, do pierwszego dnia wiosny, bo wtedy odbył się finał i było to takie działanie długofalowe. Podążałam w nich za uczestnikami, za tym, jak wydarzenia nas poprowadzą, co się wydarzy, bo to właśnie jak powiedział w idei konektywnej Siemens, że wiedza to relacje między faktami. Czyli tak naprawdę zbieramy doświadczenia po to, żeby z tych doświadczeń potem coś zbudować. A tak naprawdę pomiędzy doświadczeniami jest ta łącząca sztuka i mam nadzieję, że nam udało się to wykorzystać. Ważne dla mnie jest autentyczność w działaniu i do tego zachęcałabym bardzo mocno wszystkich, jeśli nie udajemy, to wtedy naprawdę ten proces idzie, a jeśli nawet jest trudno, to przy takim autentycznym zaangażowaniu potrafimy wszystkie trudności przewalczyć. Chodzi o to, żeby jakby, jeśli na przykład ja mam swój talent artystyczny, to na nim pracuję, bardzo dobrze się czuję w rzeźbie, w przestrzeni i to proponowałam swoim uczniom, ale okazuje się, że nie chodzi o to, żeby każdy z nich teraz był rzeźbiarzem tak jak ja, tylko żeby to oni wykorzystywali swoje talenty i swoje umiejętności, które mają, a zaraz zobaczymy, jak to właśnie wykorzystali oni sami w finale. I tutaj dla każdego pedagoga, myślę, pracowanie na własnych uzdolnieniach
A będzie najfajniejszym efektem i najlepiej edukacyjnie wykorzystanym. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli na przykład jestem pedagogiem, który świetnie gotuje, to bez problemu mogę to wpleść w swoje działania edukacyjne i wtedy właśnie to łączenie przez różnego rodzaju sztukę, bo to nie musi być sztuka rzeźbiarska, tak jak powtarzam, może być różnego rodzaju sztuka, świetnie połączy się to w proces edukacyjny i można na przykład z artystą wizualnym uczyć optyki, czyli fizyk z artystą może uczyć optyki, albo polonistka z artystą może uczyć na przykład miłości i sztuki słowa. To wszystko zależy od pomysłu i od tego, w jaki sposób podejdziemy do swojego zagadnienia. Oczywiście tutaj, jak już wcześniej Olga powiedziała, rutyna może być tym problemem ograniczającym, no i oczywiście procedury, które często w szkołach są, no ale są na to sposoby, żeby je obejść, nam się w kilku momentach udało. No właśnie, bycie tu i teraz, tak jak tam chodziliśmy z tymi ramami przestrzennymi i szukaliśmy sposobu, ja próbowałam im pokazać, jak patrzymy do wewnątrz i na zewnątrz, czyli mogę zrobić z siebie portret, czyli wtedy inni patrzą na mnie, ale na przykład mogę tak samo tą ramą pokazać świat, jaki ja widzę, czyli w jaki sposób nakierować patrzenie innych przez mój pryzmat, mój sposób. To jest właśnie to, kim artysta jest tutaj w tym projekcie, a mianowicie lustrem i jeszcze właśnie o tym już zaczęłam, ale jeszcze to się ten element lustra tutaj się u nas pojawi. Bycie tu i teraz, czyli czasami mamy jakieś swoje założenie, cele i okazuje się, że grupa oporuje. Wtedy należy wsłuchać się w grupę i tutaj była właśnie taka sytuacja, że mieliśmy pomysł dosyć ambitny jakiś tam działań artystycznych, przyniosłam wielką niebieską płachtę, w której mieliśmy się bawić, ale to się zadziało. Zadziało się coś takiego, że w trakcie naszego spotkania, kiedy rozmawialiśmy o przyjemnych rzeczach na zewnątrz, o przyjemnych miejscach, bo właśnie żeby oswajać to miejsce, wyszliśmy z budynku na teren szkoły, czyli poszerzyliśmy o kolejny pierścień nasze poznawanie tego miejsca, w którym przyszło im być chwilowo. I co się okazało, że tak naprawdę te przyjemne miejsca niestety nie wiążą się ze szkołą i z tym ośrodkiem. Te przyjemne miejsca były na przykład w domu babci Jadzi, albo na placu zabaw obok domu, albo na takim wesołym miasteczku, który przyjechał do mieściny, gdzie jeden z chłopców żył. No i wpadliśmy na pomysł, żeby tak naprawdę, a skończyły się tutaj działania wielce artystyczne, zeszliśmy po prostu na ziemię, zaczęliśmy robić plac zabaw tu i teraz, wesołe miasteczko tu i teraz i wszyscy chcieli być bujani w tej niebieskiej płachcie, która zamieniła się w wielką huśtawkę, gdzieś można powiedzieć zregresowaliśmy się na chwilę, ale to było potrzebne i tutaj zaufałam Justynie, że my mamy budować tak naprawdę w nich dobre wspomnienia. Czyli im więcej będzie tych dobrych doświadczeń, tym bardziej oni na przyszłość to wykorzystają i zbudują siebie sami. Bardzo jest ważna też dla mnie tutaj w tej pracy uważność dla logistycznych wymogów instytucji. Czasami jest tak, że ja mam grupę i mogę z nią robić naprawdę wszystko, nie ma ograniczenia czasowego, miejsc, czasem nawet finansów, co jest cudowne. Tutaj rzeczywiście jest rygor, tutaj rzeczywiście musiałam się wpisać, kiedy oni jedzą, kiedy jest zupa, kiedy jest apel. To wszystko naprawdę trzeba respektować. Ale jednocześnie to daje im duże poczucie bezpieczeństwa i tutaj musiałam gdzieś znaleźć harmonię w tym nowej dla mnie sytuacji. Synergia to takie słowo, które może czasami wiele znaczyć. Ja chciałabym je doprecyzować, bo rzeczywiście dla mnie bycie w projekcie edukacyjnym to zawsze jest wymiana. To zawsze jest wymiana, czyli że nie jest na pewno tak, że przychodzi artysta i daje,
Tylko że my między sobą bierzemy i dajemy, i powiem szczerze, że tyle radości i tyle dobra i ciepła, które otrzymałam od dzieciaków i w ogóle od tego miejsca, w ogóle od Justyny, było dla mnie takim dużym zastrzykiem naprawdę w pracy. I jeśli nawet było trudno, to te chwile, o których mówię, dawały takiego kopa, że ważne, że jest po co robić, jest sens takiej pracy. No i właśnie, kim jest w całym tym projekcie artysta? Artysta jest takim moderatorem. Moderatorem, który gdzieś wymyśla, coś proponuje, ale ja po prostu cały czas mam, można powiedzieć, oczy i uszy otwarte, gdzieś krążę między uczestnikami, tak żeby jak najbardziej wpisać się w ich potrzeby, ale jednocześnie nabudować o krok coś więcej, co byłoby dla nich wartościowe. To znaczy, że nie mogę trudności postawić zbyt wysoko, ale też nie mogę być nudna, bo zbyt proste działania, które już oni znają, będą dla nich. Czyli to wyważenie też tutaj jest bardzo ważne. I ja nie jestem mistrzem. To nie jest mistrz, za którym oni muszą podążać, ale to jest ktoś, kto coś proponuje, podsuwa, a potem oni naprawdę na tym budują, że ja czasami jestem zaskoczona i sama od nich podchwytuję pomysły. To jest zdjęcie z jednego z naszych pobytów, bo oprócz oczywiście pracy w ośrodku, na terenie ośrodka i na zewnątrz pracowaliśmy na przykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie Optical Art. No tutaj rzeczywiście też zadziałało się bardzo dużo dobrego, ale nie miejsce już tutaj, aby o to opowiadać. No i też, no nie słodźmy, były trudności przy całym tym pozytywnym wydarzeniu. Warto też wspomnieć o trudnościach, bo te trudności wynikają z relacji. O tym mogę tutaj jasno powiedzieć, że nie zawsze te relacje z uczniami, oni coś przeżywają. Na przykład zauważyłam, że kiedy przyjeżdżałam na przykład w poniedziałek czy wtorek, dużo trudniej się pracowało na początku tygodnia niż na przykład w środku, bo w piątek też było trudno, bo już siedzieli jak na szpilkach, bo się jechało do domu. Więc to też jest bardzo było takie ważne, jak wpisać się w ten cały ich cykl tygodniowy. Po drugie, bardzo szybko między nimi dochodziło do jakichś spięć, więc na przykład jakieś tam sytuacje nerwowe też jakby można powiedzieć z niczego potrafiła być duża sprawa i to też trzeba było uwzględnić w całym przebiegu projektu. Myślę, że takim najtrudniejszym jednak elementem, który wybrzmiał już po projekcie, to było to, że uczniowie zgłaszali, że jednak na przykład rówieśnicy czasami odnosili się do nich nieprzychylnie. Czyli, że gdzieś być może nastąpiła taka sytuacja, że to, że ja tam często przyjeżdżałam, działaliśmy, oni byli zadowoleni z tych działań, wytworzyło taką sytuację, że stali się pewną elitą i być może nastąpiło takie zjawisko, nie wiem, zawiści może. Więc tu jest pytanie, ja jeszcze do końca nie znam na to odpowiedzi, w jaki sposób rekrutować, że może warto rekrutować ich tak, że będzie to już gotowa grupa, która już jakiś czas ze sobą pracuje, nie wiem, cała klasa, cała grupa opiekuńcza, a nie na przykład różne osoby z różnych klas, bo tutaj chyba rzeczywiście to stało się trudnością. I na czym polegał ten projekt tak naprawdę w samym jego sednie? Na wnikliwej obserwacji świata, która prowadziła do tego, żeby ten świat w jakiś sposób podkreślić, a może nawet zmienić. I tak było pewnego dnia, że kiedy w zasadzie każdego dnia, kiedy do nich przyjeżdżałam, w jakiś sposób inny próbowałam pokazać to, co na co dzień widzą. I tu wybraliśmy się pewnego dnia z takimi długimi rurkami, w które wkładaliśmy żarówki i one świeciły. I z takimi właśnie długimi mieczami, ciemną nocą poszliśmy przez las. No i rzeczywiście to było bardzo ciekawe, jak oni doznawali tego, jak te światła się zmieniają, co się z tym robi, jakie efekty świetne uzyskujemy. Ale co się w trakcie spaceru okazało? Że tak naprawdę obok las, który do tej pory rósł, jest wycięty. Okazuje się, że
południowa obwodnica Warszawy będzie przechodzić przez tereny bardzo blisko położone właśnie w środku. Można powiedzieć, że od razu za ich ogrodzeniem. No i pewnie za kilka lat bardzo zmieni się to ich cichutkie, przytulne środowisko. Jak nie wiadomo, ale niezaprzeczalnie już dzisiaj ta pustka, którą Państwo w tej chwili widzą na zdjęciu, no robi wrażenie. Na nich też zrobiła, no i teraz jak zareagować na tę rzeczywistość? No właśnie dzisiaj myślę, rolą artysty jest reagować na tą rzeczywistość i teraz sztuka staje się takim lustrem, a może nawet można powiedzieć bliżej, artysta staje się lustrem, który odbija tą rzeczywistość i pokazuje ją tak, jak on to widzi, albo jak chciałby, żeby inni to widzieli. Stąd to moje działania finalne, o których wspominałam z lustrem w czasie święta już na życzenie. Gdybym ja miała powiedzieć taką najważniejszą rzecz, którą chciałabym, aby Państwo zapamiętali, jeśli to w ogóle jest możliwe, a mianowicie, co jest najważniejsze dla mnie w tym projekcie. I tak sobie myślę, że zobrazowałabym to na takim potencjometrze. Na jednym końcu taki suwak, tutaj zobaczcie, jest pomiędzy artystą a nauczycielem, chodzi właśnie taki suwak, i że artysta to jest ktoś, kto daje swoje dzieło, w takim oczywiście pojęciu ogólnym. Natomiast nauczyciel to ktoś, kto służy swoją wiedzą uczniom. No ale jednak biorąc udział w takim edukacyjnym projekcie, myślę sobie, że warto ten suwak przesunąć z artysty na nauczyciela i gdzieś znaleźć tutaj tą harmonię, że ja przychodzę ze swoimi pomysłami, ze swoim wiem, ale nie do końca będzie to realizacja tylko i wyłącznie mojej wizji artystycznej. Ja też muszę pamiętać o tym, że mam odbiorców i mam odbiorców ze swoim potencjałem, ze swoim poziomem i strasznie ważne jest, żeby uszanować to, co oni włożą w ten projekt. No i uwspólnienie celów jest takim najlepszym sposobem na to. Czyli, że znaleźliśmy problem i razem go rozwiążemy, bo rzeczywiście umarłe drzewa, wycięte drzewa są problemem i dla artysty, i dla dzieciaków, i tak naprawdę dla wszystkich. I to nas połączyło. Zrobiliśmy happening. Od ośrodka z całą społecznością szkoły przeszliśmy do tego miejsca, gdzie leżały już martwe drzewa i w ciszy, w skupieniu napisaliśmy każdy po jednej literze, drzewa są bezbronne, w ten sposób wyraziliśmy swój sprzeciw albo swoją sytuację, tego co czuliśmy, jak bardzo nam żal, kiedy widzimy takie spustoszenie. Ale ten ogólne działanie to nie był koniec, a mianowicie potem przeszliśmy na teren szkoły, gdzie każdy w wybranym dla siebie miejscu okazał szacunek tym drzewom i w ogóle naturze, bo zrobiliśmy to w pierwszy dzień wiosny, kiedy to życie się rodzi i żeby nie zostać w smutku, daliśmy radość i daliśmy wszystko, co mamy najlepsze w sobie, a mianowicie każdy z nich zaprezentował swój talent i to był i dribbling piłkarski, i skoki rowerowe, i działania artystyczne. O tym wszystkim Państwo mogą się dowiedzieć na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo te zdjęcia z finału są zamieszczone. I na zakończenie to jest właśnie taki element, w którym można powiedzieć symboliczny, w którym jest połączenie. To jest praca jednego z uczniów, który marzy o tym, żeby zostać architektem i budowniczym mostów. No myślę, że lepszego symbolu na koniec nie mogliśmy, tym bardziej, że zobaczcie, postawione to jest na drzewie, które na początku ma wspólny pień, a potem rozdziela się na dwoje. I że gdzieś mamy ten symbol wspólnoty, ten symbol jednocześnie też rozróżniania, że każdy jest tym osobnym drzewem, tutaj niestety te drzewa są ścięte, ale mamy też budowanie mostów między różnymi społecznościami. I myślę, że to jest cel takich projektów, budowanie przez sztukę
pomostów pomiędzy i wiedzą, i nauką, i doznawaniem artystycznym, a też roznieśliśmy ulotki do okolicznych mieszkańców, bo mieliśmy nadzieję, że razem z nami zechcą wyrazić to, co czują w obliczu tej sytuacji, która spotyka ich w związku z budową obwodnicy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwu przybliżyłam to, co się wydarzyło. Dla mnie to było ważne doświadczenie i myślę, że dla dzieciaków też. O tym już bardzo dużo dobrego dostałam na zakończenie. Do tej pory mamy kontakt i mam nadzieję, że ten kontakt jeszcze będzie trwał. Z Olgą dziękujemy już bardzo za wysłuchanie tej naszej prezentacji i teraz jeśli rzeczywiście jest jakiś problem czy pytanie, które z Państwa strony by się pojawiło, zapraszam serdecznie. To, co tu Państwo widzą, to są kontakty do nas. Jeśli jakiekolwiek pytania też się zrodzą później, po jakimś czasie, zapraszamy do kontaktu. Ja prowadzę taką stronę Połączenie Sztuką, gdzie też można śledzić, w jaki sposób pracuję w innych miejscach. Też jest duży taki plik ze zdjęciami z tego projektu, także zapraszam serdecznie. Czekamy, czekamy, czekamy. Czy coś się pojawi? To jest jasne. No mam nadzieję, że wszystko jest jasne, ale to też by świadczyło o tym, że może zbyt jasne. To możemy zapytać, czy zachęciłeś Czy pytanie Olgi było słyszalne? Czy ktokolwiek zainteresował się programem sztuki zaangażowania? Czy w ogóle gdzieś zachęciłyśmy swoim wystąpieniem? Cisza. No dobrze, no to myślę, że powoli będziemy się żegnać. Tak, jeszcze się coś pojawia. No mam nadzieję, a ostatnie zdanie chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że ten mój cel, bo tu się odkryje, jaki ja mam cel w takich działaniach, a mianowicie, że rozszerzenie pole działania uczestników moich projektów pozwoli w przyszłości brać czynny i efektywny udział w życiu kulturalnym, bo dzisiaj bycie w kulturze to nie tylko jej odbieranie, ale też współtworzenie. Ta świadomość bycia i właśnie chociażby komentowania, czy w jakikolwiek sposób udostępniania kultury też niesie za sobą dużą odpowiedzialność. I tego wszystkiego. I tego wszystkim życzę serdecznie. Dobrego wieczoru.